Jako eksperci z Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego weszliśmy wraz z Fundacją Viva, z policją i z inspekcją weterynaryjną, poproszeni o oszacowanie warunków, w których przebywały zwierzęta, o określenie ich dobrostanu, spełniania potrzeb biologicznych, oznaczenia gatunków oraz zerknięcia na to, co tutaj się tak naprawdę od strony dobrostanu zwierząt dzieje. Wrażenia są dramatyczne, nie mamy tutaj wątpliwości, że trzeba będzie przeprowadzić szereg postępowań dotyczących potencjalnego naruszenia ustawy o ochronie zwierząt. Wiemy też już na pewno, że część zwierząt, ta, którą do tej pory obserwowaliśmy, przebywa w warunkach niedopuszczalnych, które zagrażają ich zdrowiu, życiu i na pewno nie ma tutaj zachowanych warunków dobrostanu. Zwierzęta są w dobrej kondycji, są w dobrym stanie klinicznym, są prawidłowo odżywione, no wiadomo, są wystraszone i będziemy je obserwować, przebadamy je za kilka dni, zobaczymy, co z nimi dalej.